Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze World of Tanks. Czemu to nagrywam? Bo za jakieś 2 tygodnie składam komputer, w sensie już powoli częściej do mnie przychodzą, bo ja taki cebulak czekam na okazję, na morele. Jutro przyjdzie do mnie procek i obudowa, ale to nie jest istotne. Dlaczego WOD? Bo nie chcę nagrywać żadnej serii fabularnej, czy też serii, do której potrzebowałbym kamerki. Na starym kompie, skoro jest taka okazja, że za niecałe 2 tygodnie będzie nowy komputer, ha, trzeba to wykorzystać. Czemu WOD? No bo WOD to jest taka gra, no taka fajna, taka do pogrania, bez kurde spiny. A jak widzicie, ja tu mam, to są chyba najwyższe detale i ten HD Launcher. Z modami mam 22 do 40 FPS-ów, tak to się waha. Także no widzicie, super przyjęcie tego nie ma. Wy tych FPS-ów nie odczujecie, tak? Bo takie magiczne sztuczki są w programach montażowych, że odczuwacie, jakby tych FPS-ów było po prostu więcej. Tak, no i to w sumie tyle w tym temacie, dlaczego WOD. Przede wszystkim nie bierzcie tej gry w moim wykonaniu na poważnie. Jestem noobem, co zresztą świadczy o tym moje WN8 576. Ledwo co z czerwonego wyszedłem, także szału nie ma. Ale staram się jak mogę, ono rośnie, bo już ogarnąłem jak gra działa. Jest dobrze. A czy chcemy wjeżdżać na kapa? Wtedy będą nas ci z górki bić, a my... Nie no, są ustawieni nasi tutaj, żeby górkę w razie co oczyszczać. Dobrze. Czy ja mam jakieś bicie? No to oni... Nie, nie mam. To nie jest oni, to jest sam oj. Bardzo rozkochałem się w tych czołgach japońskich. Heavy tanka, chociaż średnie też są bardzo, bardzo fajne, nie mówię, że nie. W ogóle japońska linia dla mnie jest dość ciekawą linią. E25 premium, które nigdy nie poduje. 2 razy uderzyło bez przybicia. Ustawmy się przodem do niego. Tak, jeszcze z takich spraw organizacyjnych, jeśli... Pedale głupi. Jeśli jest... No więcej was, to więcej artylerii matka nie miała. Jeżeli, ja stąd się po prostu wycofam. Jeżeli szukacie jakiegoś klanu, a jesteście noobami tak jak ja. Znaczy, zacznijmy od tego, że noob nigdy nie wie, że jest noobem. Ale jeśli, powiedzmy, że zdajecie sobie sprawę, że super ekstra dobrzy nie jesteście, to śmiało możecie dołączyć do mojego klanu. Ja tutaj ustawiłem, że każdy może sobie dołączyć. Klan nazywa się Bóle i Żale, a... Skrót to żal przez RZ. Oczywiście bóle i żale, obydwa słowa są z błędem napisane. Także spokojnie możecie to sobie znaleźć i dołączyć. Tam jest jakiś... Tam ustawiłem te warunki minimalne, bo się nie dało bez warunku ustawić. Także śmiało możecie dołączyć, a ja w tym czasie muszę się cofnąć. W ogóle bardzo niefortunną mapę mi dało, jeśli chodzi o Oika. Osobiście bardzo się z nim od... tym czołgiem odnajduje na mapach miastowych. Mimo wszystko, wiem, że ten czołg jest beznadziejny do miast, ale mi się fajnie nie gra na mieście, bo mogę całe przejście zablokować, ustawić się, jakoś kontować i po prostu zniszczyć. Tutaj chyba pójdę w ślad tego Oika, co tu stoi kuźwa co bokiem. No trudno. I zrobimy to samo co on. Zresztą on mnie chyba na do Plutonu zaprosił. Ładny ten Oik. Ale czekajcie, ja mam to samo działo? Tak, mamy to samo działo. Dobra, ustawię się za nim. Jak coś Arta... Nie no, jak Arta pierdyknie, to obydwu rozwali. O, mam tam bicie na Oja. O, ale ty wolno skupiasz, chłopie. Trafimy go w tą wieżę? Nie trafimy go w tą wieżę w ogóle. Tam jedzie KV-2, ale KV-2, dobra, chyba zostanie... Nie zostanie zniszczony. Nie chcę marnować pocisku, bo ja przeładowuję 26 pieprzonych sekund. A to boli. Co my chcemy bić? No, o, ja bym się skupił mimo wszystko. Oj, wyjeżdżasz bardziej, żeby cię było widać? A, już nie wiem. Ale zostawimy tam celownik. Zobaczymy, czy z tej strony uda nam się coś ugryźć. O, prędzej z tej strony ugryziemy coś. Też mi się tak wydaje. Poczekamy, niech tam się pokażą. W ogóle, no, też nie bierzcie tej gry na poważnie. Mówiłem, jestem noobem, bobem, w ogóle rakiem. A oczywiście, że nie zniszczę tak nisko celownika. Znaczy działa, w sensie. Pedale głupi. Będzie mi tu jeździł jakimś pizdrytkiem. No cóż, wybuchłem.
Ale damage zrobiłem. Na szczała go ściągnąłem, bo się tu panoszył. A ja teraz zrobię krótkie cięcie i zobaczymy się w następnej bitwie. Może będzie lepsza. Czyli jak to powiedział japoński tutaj dowódca Saikchik, czyli chyba w bój, czy do boju, czy do ataku. Mniejsza, to jest już druga część poprzedniego. Znaczy druga część. Druga część tego samego materiału. Tym razem na tapetę bierem również japoński czołg. Jest to ten średniak, o którym mówiłem. Również bardzo lubię nimi grać. W ogóle japońskie czołgi są dla mnie bardzo, bardzo fajne. Chociaż uważam, że lepsze tylko są rosyjskie. No ale to jest radzieckie, znaczy się. To jest tylko moje subiektywne zdanie. Nie musicie się z tym zgadzać. Uwielbiam T-34, T-485 i T-43 obecnie mam najwyższy tier. Liczę premium oczywiście. I bardzo fajnie mi się nimi gra i po prostu nie chcę ich sprzedawać, no, co jest dość logiczne. Czemu ja tutaj pojechałem? To jest takie miejsce środkowe, gdzie przeciwnicy będą musieli wyjechać, jeśli chcą przeatakować naszą bazę. Ja jestem troszkę osłonięty, zasłonięty z jednej strony, więc śmiało mogę sobie tutaj stać, a jednocześnie spotować, ale widzę, że to nie ja spotuję, niestety, bo nie mam jak. No trudno. Lux tam kuźwa naszych obija. LC, ty jak we mnie wjedziesz, to wybuchniesz, więc uważaj. O, tam T-34, fajny czołg. Mój ulubiony, XD. Dobra, podjedziemy sobie pod górę. Podspotujemy. No, oczywiście mi się to nie uda, jak zwykle, bo już wszyscy wszystkich widzą. Ja nikogo nie bezpotowałem, bo po co? O. Widzimy coś? Wyspotowaliśmy, KW-2. To jest KV, ale ja to tak KW mówię. O, jakby mnie pierdyknął, to bym mnie na strzała ściągnął, więc no, nie fajnie. Raczej nie fajnie. Oj, ziemia. O dobra, już strzelają, już tutaj biorą mnie. Mówiłem właśnie tak a propos tego kafała, że on będzie próbował. Ja mu się nie dziwię, też bym chciał takiego boba jak ja strzelać. Czemu troll działa? Bo za długo jest wystawiony tak bardzo. Nie wygląda jakby to na troll działo, a to by było dziwne. Dobra, dobiłem niestety. KV-2 nas raszuje! Halo, pomocy! Policja, KV-2 mnie raszuje! Jezus Maria, to mi się bardzo nie podoba ten stan rzeczy, co się tutaj od Iwania. Od Janie Pawliwuniawia. Ten zielony gracz niestety tutaj bardzo mnie porobi, więc może się wycofamy. I tutaj gdzieś był T-34, właśnie z tej strony. Jeśli ma to samo działo co ja i podobnie zrobioną załogę, to będzie strzelał w mniej niż 2 sekundy. Po 80 do 100, więc to troszkę boli. No ale jedziemy tutaj. LCAMX tam gdzieś jest. O cholera. Dobra. Dobra. Odbiłem się od niego, cholera. Ale jest na strzała ode mnie raczej. Kurde, zostałem sam. Mówię tam z KW. Nie, tak my tego nie zrobimy. Jeśli za mną jest ten KW, KV w sumie. Aj, nie zdążyłem oddać strzału, ale kurczę. Było blisko, było dobrze. Cóż, krótkie cięcie, kolejna bitewka. No witam was ponownie, jest to trzeci fragment tego materiału. Tyle mówiłem o T-34, że no musiałem go sobie wybrać, on już jest u mnie tam elitarny, bo już wszystko nim zrobiłem, ale zostawiłem go sobie jako zarabiacza, bo naprawdę, naprawdę dobrze strzela. Jest to czołg, który nawet na te siódemki tu spokojnie im porobi taki damage, że mam nawet jedną odznakę biegłości tutaj, o. Widzicie? Taką gwiazdkę. Zasłużyłem chyba sobie, skoro dostałem. Na to wygląda. Pospotujmy. A z biedra strzelimy, a nie udało się. Ale jeszcze mnie nie wyspotowali. Mam na nim żerówę, także dziwię się, że po oddaniu strzału nie zostałem wykryty. No trudno. Widocznie słabo mi to... Ty ciulu, kurde, panter, ty, pedale. No.
Więc tak to wygląda. Jest to czołg, którym naprawdę uwielbiam grać. No, co wycofaj się? Zaraz ci tam wycofaj się, ty. Aj, nie trafiłem. O ty ciulu. Ze mną chcesz walczyć? No, mógłbyś mnie, kuźwanie... No co ty robisz, pajacu głupi? Wytyfy! No i dobrze, wycofaj się, ale nie musisz mnie pchać, pedale głupi, idioto. Zaraz cię ja popcham, ty. Pierdzielaj, troll głupi. A, siódemka mi ładnie przepycha. No, mógłbyś mnie nie strzelać. No co ty robisz, ty? No co za idiota głupi, no weź mnie nie blokuj. No i chuj ci w dupę, zaraz cię kurwa dojadę, pedale. No i tak się kuźwa zbulwersowałem. Zobaczcie, ile mam HP przez pedała głupiego. A wrzucę to, niech widzą. O, tam jest fioletowy ISO. Znaczy fioletowy, w sensie, że gracz fioletowy. I co ja mogę w takiej bitwie zrobić? Jestem na strzała, kuźwa. Nawet odłamek by mnie kuźwa za... Kamieniem by mnie rzucili, ten wybuch. Dobra, może od tyłu mi się uda coś tam ugryźć. Ej, Heavy mnie nie widzi. Ej, ten Heavy mnie nie widział. No dobra. Może uda mi się te 67 uderzyć i SU 100. No będą to one-shoty, ale... Ale może się uda. Oni mnie nie widzą, żaruba nie wyskoczyła. Więc jest nadzieja, jest dobrze. Tu gdzieś jest to SU. Otóż właśnie to. Mamy Artę. Dobra. Artę zniszczymy sobie. Na totalnym luzie. Tylko żeby teraz KW nie próbowało mi dojechać. Nie próbuję, więc pobijemy sobie KW. O, patrzy na mnie. Dam radę go tu uderzyć? A, no tak myślałem. No dobra, i tak dobry damage zrobiłem jak na piąty tier. 350 zniszczyłem chociaż Artę, no ale widzieliście, idiotę. Gdyby nie to, miałbym troszeczkę więcej HP i może bym nawet przyjął ten strzał od KW. Na pewno bym go przyjął i bym go po prostu obił. W każdym razie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Siemasz, słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.